11, myślę, że możemy zaczynać. Uruchamiam to nasze spotkanie. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Cyfrowych Rozmów. Zanim zaczniemy, przejdziemy do tematu i do tutaj przedstawienia się, chciałabym poprosić o informację na czacie, czy nas dobrze widać, czy nas dobrze słychać, żebym mogła z czystym sumieniem przejść dalej. Tak, bardzo dziękuję za potwierdzenie. To przechodzimy do dzisiejszego tematu. Będziemy rozmawiać o angażujących wydarzeniach online, ale tych dużych, takich dla kilkuset co najmniej osób. Ostatnio mieliśmy też takie spotkanie, gdzie rozmawialiśmy bardziej o szkoleniach, takich mniejszych spotkaniach i elementach, jak możemy zaangażować naszą publiczność, a dzisiaj już mamy zupełnie inną skalę, czyli takie wydarzenie dla kilkuset osób. Nie jestem sama dzisiaj, jak widzicie. Jest ze mną Aleksandra z Fundacji Gajusz. Współpracowaliśmy z fundacją i tutaj też zrobiliśmy kilka jakichś tam wspólnych projektów, a dzisiaj właśnie Aleksandra podzieli się doświadczeniami z takiego dużego eventu i takimi lekcjami, które udało się w trakcie organizacji wyciągnąć. Dzień dobry, cześć. Ja też od razu się tutaj wtrącę, czy mnie dobrze słychać, też będę wdzięczna za odpowiedź. Tak, ja dobrze słyszę, mam nadzieję, że nasza publiczność również super, wszystko jest ok, mamy potwierdzenie, więc oddaję głos do przedstawienia się. Cześć, dzień dobry, fajnie być dzisiaj z Wami. Pomyślałam, że dobrze by było podzielić się doświadczeniem dla nas bardzo nowym i myślę, że dla wielu z nas nowym. Zostały nas nowe czasy, bardzo cyfrowe, wymuszone i okazało się, że face to face trudno się spotkać. Dlatego my po raz pierwszy w Gajuszu zorganizowaliśmy Wieczór Przyjaciół Gajusza właśnie w formie online. Ja pracuję jako fundraiser, jako PR-owiec, rzecznik prasowy w dziale obsługi darczyńcy Fundacji Gajusz. Tworzymy zespół 7 specjalistów plus obsługa graficzna. Czy duży, czy mały, trudno powiedzieć. Natomiast jak się okazało, wystarczający, by właśnie takie wydarzenie online dla kilkuset osób poprowadzić. Fundacja Gajusz zajmuje się już od 23 lat pomocą dzieciom. Pomagamy dzieciom, które są ciężko bądź nieuleczalnie chore i także dzieciom, które doznały traumatycznych wydarzeń, na przykład opuszczenia przez rodziców biologicznych. Prowadzimy 3 hospicja dziecięce. Hospicjum domowe, czyli dojeżdżamy do naszych małych pacjentów do domu. Hospicjum stacjonarne, maluszki mieszkają tutaj u nas, w budynku, w którym ja dziś jestem, w Łodzi przy ulicy Dąbrowskiego. Nasz budynek nazywamy pałacem, a naszym strażnikiem jest flaming. Mówię o flamingu nie bez przyczyny, ponieważ również pewien element flaminga pojawił się w naszym wydarzeniu. Prowadzimy również hospicjum perinatalne. Być może część z Was słyszała o tych hospicjach po raz pierwszy całkiem niedawno w związku ze zmianą prawa. Hospicjum perinatalne to takie miejsce, w którym rodziny dowiadujące się o nieuleczalnej chorobie jeszcze nienarodzonego dziecka otrzymują wsparcie. To nawet nie jest miejsce, to jest taka forma opieki psychologicznej i medycznej nad rodziną, konsultacje ze specjalistami i przygotowanie do porodu. No i prowadzimy wreszcie Tuli Luli, piękna nazwa, prawda? Tuli Luli, czyli oficjalnie interwencyjny ośrodek preadopcyjny. Tutaj opiekujemy się maluszkami, które zostały opuszczone przez rodziców biologicznych i czekają u nas na rodzinę adopcyjną albo na rodzinę zastępczą w zależności od na przykład sytuacji prawnej dziecka. I Centrum Terapii Cukinia, znowu nazwa nietypowa. Cukinia to miejsce, w którym wsparcie otrzymują dzieci straumatyzowane, dzieci, które zostały okrutnie pokrzywdzone przez los, czasami niestety przez dorosłych. Tam specjaliści, psycholodzy, fizjoterapeuci, logopedzi wspierają ich rozwój i pomagają im wrócić do równowagi. Opiekujemy się także dziećmi chorymi onkologicznie, mamy program Okno. To ważny dla nas program wsparcia dla dzieci, które pokonały nowotwór i one odzyskują równowagę, odzyskują z nami swoją moc, którą trochę naruszył nowotwór. I opiekujemy się też rodzeństwami dzieci nieuleczalnie chorych, bo okazało się, że tu
tutaj sytuacja rodziny bywa bardzo trudna. Często to zdrowe rodzeństwo niestety żyje w cieniu choroby, więc my robimy wszystko, żeby ich wzmocnić, żeby mieli siłę do działania, bo przecież dzieciństwo trwa tu i teraz i o tym pamiętamy każdego dnia w Fundacji Gajusz. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za przedstawienie się. I tutaj zaraz ode mnie będzie kilka informacji organizacyjnych. Nasze zasady spotkania na dzisiaj. Pracujemy na GetResponse. To jest nasze narzędzie właśnie do webinarów, więc uczestnicy są wyciszeni, jak to na webinarach jest. Więc my prosimy o korzystanie z czatu i zachęcamy właśnie do komentowania, do zostawiania waszych pytań. Jeżeli macie jakieś pytanie, które nasunęło się jakby tu i teraz, to proszę o wpisanie, bo potem może nam umknąć, a my postaramy się wrócić albo do tego pytania na końcu spotkania, albo gdzieś tam od razu, jeżeli tutaj będziemy mieć na to przestrzeń. Też będziemy wdzięczni za aktywność, ponieważ GetResponse nie będzie naszym jedynym narzędziem. Będziemy mieć takie dodatkowe pomocnicze, więc mam nadzieję, że wszystko pięknie nam się uda. No i spotkanie jest nagrywane tradycyjnie, więc uczestnicy dostaną nagranie i inne materiały mailowo, a także to będzie na naszej stronie w mediach społecznościowych, więc mam nadzieję, że z odnalezieniem nie będzie problemu. No i teraz nasza agenda na dzisiaj. Naszym celem właśnie będzie odpowiedź na pytanie, jak zorganizować takie angażujące spotkanie dla kilkuset osób, jak zrobić tak, żeby uczestnicy, jak do nas dołączą, nie opuścili tego spotkania po kilku minutach. I tematy, które dziś poruszymy, to właśnie jak się zabrać za realizację takiego eventu, jak odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto organizować taki event, jaki budżet musimy sobie zarezerwować i co robić w przypadku, gdy budżetu nie mamy, ile takie spotkanie powinno trwać, jakie elementy zawierać i oczywiście jak musi do tego przygotować się organizator, bo tutaj rola organizatora oczywiście jest bardzo duża. Zanim jeszcze przejdziemy tutaj do naszego pierwszego kroku, chciałabym powiedzieć dwa słowa na temat Fundacji Techsów, w której pracuję. Mam imię Liza, zajmuję się, tak, dobry moment, żeby się przedstawić, zajmuję się organizacją wydarzeń i komunikacją. I nasza fundacja zajmuje się tym, że pomaga innym organizacjom pozarządowym, bibliotekom publicznym, muzeom w dostępie do technologii i organizacje, które są zarejestrowane u nas w programie, mają dostęp do zniżek na takie programy codziennego użytku, bez których już pewnie nie wyobrażamy sobie naszej codziennej pracy. Także możemy tutaj zaoferować tańszy sprzęt albo taką pomoc i wsparcie w wyborze nowych technologii. Więc jeżeli widzicie, że chcielibyście pracować może lepiej, efektywniej, ale nie wiecie, od czego zacząć, to my właśnie również służymy pomocą. Na końcu prezentacji wszystkie będą linki, kontakty, więc w wolnej chwili będzie można się zapoznać i w potrzebie się z nami skontaktować. A myślę, że teraz możemy przejść właśnie do takiego wprowadzenia w temat tego wydarzenia właśnie. Tutaj Aleksandra już pięknie nam przedstawiła wszystkie jakby takie aspekty działalności fundacji, a teraz może troszeczkę o tym wydarzeniu. Jak w ogóle jakby przyszedł Wam ten pomysł do głowy, żeby zorganizować to wydarzenie online i co było wcześniej, więc tutaj już oddaję Tobie głos. Jasne. My w Fundacji Gajusz od 2014 roku organizowaliśmy uroczyste gale, bale charytatywne właśnie po to, żeby spotkać się z naszymi darczyńcami, z osobami indywidualnymi, z osobami reprezentującymi firmy, bo przecież fundraising, pozyskiwanie pieniędzy to przede wszystkim relacje z ludźmi, to, że ktoś powierza nam swoje pieniądze, to, że nam ufa, to zdecydowanie jego dobre serce i nasza ogromna wdzięczność. I właśnie takie wydarzenia w formie tradycyjnej organizowaliśmy co 2-3 lata. Ostatnie było na 20-lecie, 3 lata temu. Był to wielki bal charytatywny zorganizowany w hotelu Hilton z tańcami, z koncertem gwiazdy. Wówczas wystąpiła Urszula. I już zbieraliśmy się, żeby w 2020 roku zrobić kolejną galę. I oczywiście wiecie, co się stało, nastał COVID, dlatego taki pomysł, okej, no to w 2021 trzeba się po prostu przenieść do internetu, nie ma co kombinować, wiadomo, że pewniejszą formą będzie właśnie forma online, chociaż zupełnie dla nas nowa forma,
duże wyzwanie. Właściwie wszystko krok po kroczku trzeba było sobie przetrzeć, sprawdzić, wymyślić, bo już mieliśmy duże doświadczenie w tych galach na żywo, a tutaj się okazuje, że nie będzie uścisku, nie będzie przytulasów, nie będzie możliwości pomachania ze sceny do darczyńców i zobaczenia ich reakcji. Także zupełnie inne przedsięwzięcie, ale uznaliśmy, że nie ma na co czekać, że mimo iż trwa pandemia, to spotykać z ludźmi się trzeba, warto, i postanowiliśmy, że właśnie nie zawieszamy absolutnie tych naszych cyklicznych spotkań, tylko spotykamy się właśnie online. Bardzo dziękuję. Ja tutaj jeszcze chciałabym pokazać kilka zdjęć właśnie, na których zobaczycie działalność taką już unaocznioną Fundacji Gajusz. I może przejdźmy właśnie do naszego kroku zero, nawet zaczynamy nie od jedynki, tylko od zera, czyli od naszego celu eventu. Jak już powiedziałaś, to wcześniej była to taka gala właśnie do budowania relacji, do spotkania się, do poznania ludzi innych osobiście, a to wydarzenie online wszystko musiało zastąpić. Więc takie pytanie, jaki był wasz główny cel tego wydarzenia online i dlaczego to jest takie istotne, żeby zacząć właśnie od celu? Głównym celem wszystkich naszych spotkań zawsze jest podziękowanie, wyrażenie wdzięczności, no ale też powiedzenie, co u nas słychać, bo darczyńcy, powierzając nam swoje pieniądze, pewnie chcieliby się dowiedzieć, na jaki cel są one przeznaczane, więc takie spotkania, już niezależnie od formy, bo jak się okazało, online też da się to zrobić, to okazja do spotkania z naszymi podopiecznymi, którzy mogą opowiedzieć, co się zmieniło w ich życiu dzięki temu, że wspiera ich Fundacja Gajusz i dzięki temu, że wspierają ich darczyńcy. Mieliśmy jeszcze taką ideę i ona zawsze nam przyświecała, że te wieczory przyjaciół Gajusza to są takie elitarne, wyjątkowe spotkania dla konkretnej grupy osób, czyli to nie jest tak, że na przykład zamieszczamy ogłoszenie na Facebooku, robimy galę, dołącz, nie, nie. To my wybieramy osoby, te, które nas wspierają, które są z nami czasami nawet od wielu lat i zapraszamy ich specjalnie na to wydarzenie. Zapraszaliśmy w tym roku e-mailowo i tradycyjnie listem. Zapraszamy darczyńców i są to zarówno osoby indywidualne, jak i przedstawiciele biznesu właśnie po to, by docenić, że są z nami. I jeszcze takim drugim ważnym celem tego konkretnie wydarzenia, które odbyło się w kwietniu, było powiedzenie o naszym programie Okno, czyli wsparcie dla dzieci po leczeniu onkologicznym. W tym roku ten program jest dofinansowywany z programu Aktywni Obywatele i też właśnie to wydarzenie było dofinansowane w ramach grantu EOG. I właśnie chcieliśmy opowiedzieć naszym darczyńcom, naszym przyjaciołom o tym, że wspieramy dzieci nie tylko te, które chorują onkologicznie, ale również te, które już właściwie z nowotworem wygrały, ale konsekwencje tej choroby wciąż są z nimi, a my o nich nie zapominamy, więc taki ważny sygnał dla naszych darczyńców, że nasze wsparcie jest ciągłe, całoroczne, my się opiekujemy naszymi podopiecznymi, a jest ich 900 właśnie w trybie niemalże 24 godziny na dobę, no bo w przypadku hospicjum stacjonarnego czy ośrodka Tuli Luli, to faktycznie opiekunowie są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę i o tym też warto opowiedzieć naszym darczyńcom, pozdrowić ich my jako pracownicy, ale również no, to, co przecież ważniejsze, nasi wspaniali podopieczni. Więc takie sobie cele postawiliśmy i zrealizowaliśmy je właśnie w formie eventu online tym razem. Bardzo dziękuję. Tak, jak widzimy, cele mogą być bardzo różne. Może to być właśnie podtrzymywanie więzi z naszymi odbiorcami, z naszymi darczyńcami. Może to być też wyjście i otwarcie się na nową grupę docelową. Może to być też właśnie odzwierciedlenie wcześniejszego wydarzenia w formule offline, tylko w takim właśnie nowym wydaniu. A może to być też całkowicie coś nowego, tworzonego od podstaw. My na przykład też zaczęliśmy właśnie tutaj w czasie lockdownu tworzyć webinary, więc dla nas wcześniej to też była taka nowa forma. Więc jakby cel może być dowolny, tylko ważne, żeby to sobie na początku sformułować i potem o tym pamiętać, żeby to był właśnie taki początek drogi w organizacji tego wydarzenia.
No i teraz mamy krok numer jeden, czyli zaplanowanie kluczowych działań. W przypadku wydarzenia online, w szczególności tego dużego, bardzo ważne są takie elementy właśnie interaktywne, takie, które angażują naszych uczestników i które umożliwiają taki networking, bo w przypadku takiej konferencji albo spotkania offline to jest bardzo proste, to jest jakby naturalnie, to wychodzi właśnie jak ludzie się spotykają, zaczynają rozmawiać przy kawie albo w jakimś tam innym miejscu, ale tutaj już musimy to wszystko zaplanować i nad tym czuwać, więc to będzie takie bardziej kontrolowane, więc organizator ma troszeczkę więcej tutaj do zrobienia i do przemyślenia tych wszystkich rzeczy. No i chciałabym zacząć tutaj od pytania do Was. Jak zachęcić odbiorców do uczestnictwa i pozostania przy ekranach? Jakie są Wasze doświadczenia? Albo co byście chcieli, żeby właśnie Was zachęciło do pozostania przy ekranach? Tutaj chciałabym wykorzystać do tego narzędzie Jamboard, czyli takie narzędzie od Google'a, właśnie taka wirtualna tablica. Zaraz pokażę, zanim przejdziemy już do tych rzeczy technicznych, chciałabym pokazać, co zobaczycie. Za chwilę wrzucę link na czat, więc jak klikniecie, to zobaczycie coś takiego. Więc po lewej stronie trzeba będzie wybrać taką notatkę, jest zaznaczona na czerwono i wyskoczy Wam takie okienko. I w tym okienku można wybrać kolor i właśnie wpisać jakby co Was zachęci do pozostania przy ekranach, a potem ja to wszystko pokażę, nasze wyniki i zrobię screen, żeby to nam też nie uciekło i żeby nam zostało po prostu w naszej prezentacji. Przesyłam link, więc bardzo proszę o kliknięcie. Mam nadzieję, że wszystko pięknie nam zadziała i będziemy mieć dużo odpowiedzi od Was i to zachowamy na przyszłość. Ja też może udostępnię ekran, od razu pokażę, jak ta kartka na żywo wygląda. Tak, widzimy, że tutaj mamy interesujące prelekcje, odwoływanie się do doświadczeń i przykładów jak najbardziej. Dobry humor to tak zawsze podstawa. Tak, mamy tutaj bardzo ciekawe spostrzeżenia, atrakcyjna forma. Niestety spotkania online mają tendencję do bycia płaskimi, nudnymi. To tutaj myślę, że Ola będzie mieć bardzo dużo do powiedzenia w tej kwestii. Tak, reagowanie na aktywność na czacie. Atrakcyjne treści. Tempo i dynamika spotkania. Tak, to naprawdę jest bardzo ważne. W szczególności też w przypadku takich krótszych spotkań też świetnie się sprawdza. A jeszcze też jedna taka uwaga, myślę, że te takie dzisiejsze nasze wnioski ze spotkaniem będzie można też wykorzystać do takich wewnętrznych spotkań wewnątrz organizacji, bo czasami też jeżeli ktoś pracuje w większej organizacji, to jest na przykład, nie wiem, kilkuset pracowników i też jak jesteśmy razem wszyscy na jakimś jednym spotkaniu, to ciężko jest wszystkich zaangażować, to myślę, że to też można właśnie wykorzystać. Interakcje z uczestnikami. Uczestnicy muszą czuć, że są częścią spotkania, a nie tylko widzą. To właśnie. Myślę, że to jest takie jedna z najtrudniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o wydarzenia online, dlatego że nie widzimy się, mamy takie ograniczone możliwości, więc tutaj naprawdę trzeba o to mocno zadbać. Odpowiednia godzina to jest bardzo istotne, tak? To prawda, więc musimy bardzo dobrze poznać naszą grupę docelową, żeby wiedzieć, o której, o jakiej porze będą mieć szansę na dołączenie. Różnorodność form prezentacji, sposób mówienia, dynamika oczywiście. Ja bardzo dziękuję Wam za wszystkie przykłady. Myślę, że już możemy powrócić do naszej prezentacji. Jeżeli macie jeszcze jakieś uwagi, to proszę wpisujcie, a ja potem to wszystko zachowam, zapiszę i wrzucę do prezentacji. Słuchajcie, no właściwie to większość powiedzieliście. Tak, ale właśnie. Właśnie jak to teraz zrobić w praktyce? Ja się odniosę do takich dwóch kwestii, które moim zdaniem na początek warto powiedzieć. To, co Liza przed chwilą powiedziałaś, słowo klucz, grupa docelowa. Właśnie to jest najważniejsze, żeby zastanowić się, czego pragnie nasz odbiorca, bo naprawdę nie jest zupełnie ważne, czego pragnę ja jako organizator, tylko co... czego spodziewa się, czego chce, co zainteresuje mojego odbiorcę. My w Fundacji Gajusz mamy zdefiniowane tak zwane persony, być może wasze organizacje również, czyli właśnie charakterystyka osób, no w naszym przypadku darczyńców i przyjaciół.
I my sobie opieramy naszą komunikację właśnie na tych personach i domyślamy się albo też doczytujemy, sprawdzamy, czego oni chcą. Czyli właśnie, żeby event był interesujący właśnie dla tej grupy odbiorców. No i druga sprawa też, fajnie, że się pojawiła godzina, a ja bym dodała jeszcze dzień. Właśnie to też było taką dla nas sporą zagwozdką, czy w weekend, czy w tygodniu, kiedy ci ludzie będą mieli ochotę zasiąść przed ekranami. Od razu nam zaświtało, że nie w weekend, zrobiliśmy malutki research wśród naszych przyjaciół, nie w weekend, bo to jednak szczególnie w COVID-zie czas dla rodziny, czas odpoczynku od ekranów, których no, chyba już mamy spory przesyt. I też pokonsultowałam się właśnie z firmami, które takie eventy organizują i właśnie firma, którą ostatecznie wybraliśmy, powiedziała czwartek. Czwartek to teraz nowy piątek. To moment, kiedy już ludzie troszkę są zrelaksowani po weekendzie, już mają mniej pracy i godzina 16, dlatego że część osób na przykład kończy pracę o 17, więc jak nasze spotkanie było planowane na 2 godziny, to ta godzina będzie z czasu pracy, a godzina z czasu prywatnego. Później ludzie biegną do domu albo odchodzą od komputera, wychodzą do następnego pokoju i pomagają dzieciom w lekcjach, zajmują się przygotowaniem obiadu na drugi dzień. No wiadomo, jest wieczorem co robić. Także to miało być takie późniejsze popołudnie, wczesny wieczór. No sama nazwa Wieczór Przyjaciół Gajusza, w kwietniu już nie było ciemno za oknami, no ale był to taki wczesny wieczór, czyli właśnie te elementy warto sobie przemyśleć, ale pamiętajcie o swojej grupie docelowej, bo jeżeli kierujecie event na przykład do pracowników kultury, to pewnie znacząca część osób wolałaby zupełnie w trakcie pracy o godzinie 10, czy tak jak my się spotykamy o 11, posłuchać podpowiedzi. My kierowaliśmy raczej ten event do naszych przyjaciół, czyli założyliśmy, że chociaż częściowo chcieliby w czasie wolnym właśnie się z nami spotkać. Jeżeli chodzi właśnie o te kwestie, jak zachęcić do uczestnictwa, no to było naszą sporą zagwozdką, bo byliśmy świadomi tego, że w kwietniu po ponad roku głównie pracy zdalnej dla większości naszych odbiorców, to przebywanie przed komputerem średnia atrakcja, prawda? Więc co zrobić, żeby oni w ogóle chcieli przyjść? I druga sprawa, to co też Liza wspomniałaś, co zrobić, żeby nie kliknęli wychodzę, zakończ po 10 minutach na przykład. I w tym celu, żeby to sobie zdiagnozować, zweryfikować, spotkaliśmy się w naszym 7-osobowym zespole, spotkaliśmy się, no bez zaskoczenia, online i zrobiliśmy burzę mózgów. Użyliśmy narzędzia bardzo podobnego do tego, które przed chwilą testowaliśmy, do Jamboard. My skorzystaliśmy akurat z Miro, czyli małe karteczki, na których wypisaliśmy sobie, co zrobić, żeby zachęcić ludzi i co zrobić, żeby nie odeszli od monitorów. I co nam wyszło? Że zachęcić ludzi należy dobrym zaproszeniem. Co to znaczy dobre zaproszenie? To takie, które zaangażuje, zaciekawi, które będzie obietnicą i ludzie będą rzeczywiście chcieli być częścią tego wydarzenia i zbudować tę elitarność, czyli właśnie to, co powiedziałam na początku, że nie każdy mógł być uczestnikiem naszego spotkania i to też podkreślaliśmy, że to jest pani Urszulo, specjalnie zaproszenie dla pani. I miało to zaproszenie dwie formy, elektroniczną i papierową. Ja tutaj mam ze sobą taką papierową. Motyw przewodni, to też jest bardzo ważne właśnie w działaniach promocyjnych, spójność komunikacji. Motyw przewodni naszego wieczoru to piórko. Piórko wzięło się różowe od flaminga, od naszego flaminga z logo. W środku oczywiście była tradycyjna treść zaproszenia, zaproszenie podpisane przez naszą prezes. Oczywiście wszelkie elementy zaproszenia, czyli co, gdzie, kiedy, jak się zarejestrować, do kiedy. Obietnica, czyli że będą, mimo że spotkanie wirtualne, bardzo realne emocje, tak jak w tytule naszego dzisiejszego spotkania. No i co w programie? Napisaliśmy, że w programie spotkanie z gajuszątkami, sprawdzenie, jak flamingi lecą do naszych darczyńców, bo też było spotkanie z darczyńcami na żywo, osobiście w studiu. I wreszcie gwiazdy. U nas gwiazdy to grupa Mozarta i prowadzący absolutnie niesamowity, bardzo sprawnie poprowadził nasze spotkanie Artur Andrus i to wszystko było zawarte właśnie w tym zaproszeniu. No i słuchajcie, a z zaproszenia, jak wyjmowało się z koperty, wylatywały różowe piórka.
Także ten element zaskoczenia, element zaangażowania uznaliśmy już na etapie planowania, czyli na tym właściwie kluczowym etapie, jeżeli chodzi o dalszą realizację, że zaproszenie ma być ciekawe, ma być obietnicą. Ono też, tego pewnie nie widzicie, jest na specjalnym satynowym papierze, czyli właśnie ta obietnica ekskluzywności, elitarności, bo takich mamy odbiorców. Każdy powinien właśnie dopasować te swoje narzędzia promocyjne, komunikacyjne do swojego odbiorcy. I druga sprawa, co zrobić, żeby ludzie właśnie ze spotkania nie uciekli po kilku minutach, to my sobie ustaliliśmy, że musi być ono, tak jak pisaliście, dynamiczne, atrakcyjne. Ten program ma być taki, że wow, że nie to, że sobie od 10 minut coś tam oglądam, tylko cały czas się zmienia. I właśnie tak zbudowaliśmy program. Było kilka elementów, to o tym powiemy później, elementów programu, które się dynamicznie przeplatały. Jednocześnie zadbaliśmy o spójną oprawę wizualną, czyli ten motyw piórka cały czas był z nami, ale piórko było w różnych wariacjach. Były też szklane flamingi, które z tym piórkiem się wiążą. No i właśnie to ta, naszym zdaniem, kluczowa sprawa, bardzo dobry, sprawny prowadzący. Tutaj Artura Andrusa wychwalam pod niebiosa, bo nam się idealnie sprawdził. Czyli takie były te założenia. Uwaga, w grudniu, event był w kwietniu i tutaj myślę, że dla was też już od razu, jeżeli chodzi o harmonogram, my w grudniu spotkaliśmy się, żeby zaplanować działania, które odbędą się w kwietniu i wcale to nie było za wcześnie. Bardzo dziękuję, tak, chciałabym tutaj zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze właśnie ten czas planowania, bo im większy jest nasz event, tym więcej czasu musimy poświęcić na planowanie, żeby wszystkie te elementy były przedyskutowane, odpowiednio zaplanowane. Też jeżeli mamy mały zespół, ograniczone możliwości, to też właśnie musimy po prostu czas tej osoby zaplanować, kto za to będzie odpowiadać. A druga rzecz właśnie to takie elementy, można powiedzieć, namacalne, takie właśnie zaproszenie. Jak mamy takie wydarzenie online, nie widzimy się, no to takie elementy właśnie przynajmniej troszeczkę nas tak wprowadzają właśnie w ten klimat, że mamy coś wspólnego, ten event cały też ma takie elementy przewijające się cały czas, więc myślę, że to bardzo dobry zabieg i to świetnie tutaj w tym przypadku zadziałało, więc zwracam też uwagę na takie niby drobne rzeczy, ale zaplanowanie ich, wykonanie też wymaga czasu, oczywiście odpowiedniego podejścia i też na początku zdefiniowania celu waszej grupy docelowej. Tutaj kilka takich zdjęć właśnie, które udowodnią, że na pewno nie był to nudny event. I tutaj właśnie też zwracam uwagę, że jak najbardziej można dodać jakieś takie elementy typu quiz, typu jakieś pytanie, zaangażowanie odbiorców właśnie w ten sposób. To już takie, można powiedzieć, tradycyjne elementy, jeżeli chodzi o formę online, ale też warto postawić właśnie na coś takiego ekskluzywnego, specyficznego. I myślę, że tutaj możemy przejść do tego kroku drugiego, czyli wspomniałaś wcześniej o takich elementach składowych programu. Co w waszym przypadku było takie bardzo istotne, z czego na pewno nie zrezygnowałabyś nigdy, gdybyś robiła ten event po raz drugi? Z Artura Andrusa, to już powiedziałam. Naprawdę to jest bardzo ważne, żeby był dobry prowadzący, ale co to oznacza dobry prowadzący? To taki, który jest atrakcyjny dla waszej grupy odbiorców, ponieważ w naszej grupie odbiorców dominują kobiety między 30 a 50 rokiem życia, to Artur Andrus tutaj się idealnie wpasował i ze swoim humorem, inteligencją, no i co tu dużo mówić, przystojny facet, więc dla nas było jasne, że nasz event ma poprowadzić mężczyzna, ale być może jak wy będziecie organizować konferencję naukową, to raczej chodzi tutaj o eksperta albo o jakiegoś lokalnego, czy aktywistę, czy polityka. Wszystko zależy od tego, czego oczekuje wasza grupa odbiorców, bo to ten człowiek, który spina całość, spina te poszczególne elementy programu, będzie niemalże przez cały czas wydarzenia się przewijał, dlatego zwracam na to uwagę. Elementy angażujące publiczność, też mówiliście o tym, pisaliście na karteczkach. U nas był to quiz, kilka pytań, trzy wejścia w trakcie całego niemal dwugodzinnego eventu, trzy wejścia, jedno, dwa pytania i rywalizacja między uczestnikami i tutaj w finale atrakcyjna nagroda. A co jest najbardziej atrakcyjne dla przyjaciół Gajusza? Spotkania z gajuszątkami, czyli zaproszenie do naszego pałacu, do naszej głównej siedziby. To była nagroda, o którą podczas quizu walczyli uczestnicy. Ja jeszcze podpowiem, że w trakcie tego researchu,
który robiłam, przygotowując się do Wieczoru Przyjaciół Gajusza, wykryłam jeszcze inne angażujące elementy. Często sprawdza się na przykład degustacja i jak to się osiąga w trakcie eventu online, a mianowicie trzeba wysłać przed eventem, no tydzień, półtora przed eventem, wysłać pakiety powitalne, czyli małe paczuszki dla naszych darczyńców, na przykład z winem czy z serami. Oczywiście to też warto przemyśleć, co się sprawdzi w przypadku naszej grupy odbiorców. I jeszcze innym elementem angażującym, który gdzieś tam mi się przewinął, było origami. Przez chwilę to rozważaliśmy, może wysłać flaminga do złożenia do naszych darczyńców, tak żebyśmy wspólnie i na scenie, i przed monitorami robili to samo. No w końcu u nas pozostaliśmy przy quizie i przy opcji czatu, natomiast właśnie mogliśmy sobie pozwolić tylko na takie drobne elementy, ponieważ cała reszta była również angażująca, czyli kilka wystąpień grupy Mozarta, to też nie było tak, że to był jeden na przykład koncert na koniec, nie, to było przeplatane. Tutaj coś się działo, na przykład wywiad Artura Andrusa z naszą prezes, a właściwie rozmowa, wywiad to za dużo powiedziane, swobodna rozmowa o tym, co u nas słychać, jakie mamy plany, i za chwilę wchodzi na scenę grupa Mozarta. Grupa Mozarta schodzi, jest quiz, jedno, dwa pytania. Wchodzą po tym nasi darczyńcy biznesowi, nagrodziliśmy 6 firm, odbierają z rąk zarządu szklanego flaminga, oczywiście chwila podziękowań, dosłownie chwila, wszystkim mówiłam, macie minutkę, tak żeby to właśnie było dynamiczne, jednocześnie ciekawe, ale no, nikomu się to nie może znudzić. Jeszcze przygotowaliśmy dla naszych darczyńców prezent niespodziankę, 30-sekundowe animacje, później puścimy Wam też przykładową animację. To było zupełne zaskoczenie dla naszych darczyńców biznesowych, więc widać je na twarzy, to zaskoczenie, wzruszenie, drżący głos, no to też są takie elementy, które bardzo poruszają publiczność i są też fantastycznym przeżyciem dla tych darczyńców, którym mówimy, dziękujemy, że jesteście z nami, robicie kawał dobrej roboty, zostańcie z nami, przyjdźcie do nas, odwiedźcie. Możemy po prostu doświadczać poniekąd przez ekran tych emocji, które się dzieją na scenie, no jeśli oczywiście to wywołamy, no ale właśnie żeby to wywołać, to trzeba to fajnie sobie zaplanować. No i oczywiście spiąć jakimś elementem, u nas to było piórko, które sobie fruwało swobodnie po ekranie LED-owym będącym za plecami osób prowadzących, osób przemawiających. Więc to wszystko, myślę sobie, miało taki fajny koncept, który spowodował, że no nie mogę odejść od tego monitora, bo przecież wiem, że co 3-4 minuty się zmienia akcja. Więc to też są takie bardzo ważne elementy moim zdaniem. Tak, bardzo dziękuję tutaj za podzielenie się, bo widzimy, że event trwał 2 godziny, czyli tak naprawdę nie aż tak długo, a tutaj jest tyle różnych rzeczy, tyle różnych elementów właśnie i tak szybko zmienia się akcja, że no tutaj musimy się postarać właśnie przy eventach online, bo w przypadku eventów offline'owych, które czasami trwają kilka godzin, czasami nawet cały dzień potrafią trwać, jakieś konferencje właśnie albo takie dłuższe spotkania, tutaj jest zupełnie właśnie inna dynamika i też inny czas, więc jakby może radziłabym nie nastawiać się na taki całodzienny event, bo to może być bardzo trudne do zrealizowania, a właśnie na takie krótsze formy, ale takie bardzo intensywne, gdzie mamy mniej czasu, ale to wszystko właśnie jest takie skondensowane. No i też oczywiście takie elementy właśnie robienia czegoś razem, nawet mając właśnie jakieś na przykład origami albo jakieś inne gadżety od organizacji, to też jest świetna sprawa. Oczywiście to wszystko warto zaplanować, biorąc pod uwagę możliwości budżetowe, bo to wszystko zależy, ale jakby sam pomysł jest bardzo dobry, myślę, że warto to wykorzystać nawet na przyszłość, a też świetnie się sprawdzi do takich wydarzeń wewnętrznych, jeżeli chodzi o pracowników naszej organizacji. Tutaj myślę, że możemy pokazać kawałek takiego filmu, jak tutaj taka wycieczka po pałacu, prawda? Tak, może tylko dopowiem, że właśnie to też był bardzo ważny element tego spotkania z naszymi podopiecznymi, bo jak sobie pomyśleliśmy, kto jest gwiazdą dla naszych przyjaciół, no to właśnie Gajuszątka, więc nie mogło ich zabraknąć i robiliśmy łączenie na żywo. No zdradzę kulisy, że to nie było łączenie na żywo, ale zupełnie tak wyglądało, łączenie na żywo z pałacem i teraz Liza puści nam fragmencik. Tak, mam nadzieję, że wszystko zadziała, pokażę fragment i zobaczymy, jak to wyglądało.
poznajcie pierwszego z nich, Kubę. Cześć, Kuba. Jak się dzisiaj czujesz? Dobrze? Pójdziemy odwiedzić dzieci na sali intensywnej miłości? Jesteśmy w sali intensywnej miłości. To wyjątkowy dom dla 5 najciężej chorych książąt. Są z nami Zuzia, Asia, Lenka, Arturek oraz Ignaś. Są to maleństwa, które oprócz czułości i troski potrzebują opieki medycznej na najwyższym poziomie. Ja może od razu powiem, że wszystkie te filmy możecie zobaczyć na naszym YouTubie, fragmenty Wieczoru Przyjaciół, nie cały, bo właśnie to było elitarne wydarzenie i całość widziały tylko konkretne osoby. Fragmenty i właśnie te spotkania z gajuszątkami są na naszym kanale YouTube'owym pod hasłem Wieczór Przyjaciół Gajusza. Wrzuciliśmy te elementy, którymi chcieliśmy się podzielić z szerszą publicznością. Tak, ja też dodam linki do prezentacji, więc będzie można obejrzeć potem w całości. Dobra, to myślę, że możemy przejść do tutaj waszych też poleceń. Chciałam tutaj zapytać was o to, jakie narzędzia do konferencji online polecacie, żebyśmy też mogli zebrać po prostu tak całość tych wszystkich narzędzi, które możemy skorzystać, z których możemy skorzystać i które będą nam pomocne w organizacji wydarzeń online. Tutaj proszę o wpisanie różnych, czy to jakichś dodatkowych do quizów, do ankiet, czy to ogólnie jakichś takich większych narzędzi do organizacji konferencji online, bo czasami są takie narzędzia, które jakby tak odzwierciedlają właśnie tą taką formułę konferencyjną, że na przykład wchodzimy i mamy jakąś taką większą salę, potem dzielimy się na jakieś mniejsze grupy warsztatowe. Więc jeżeli macie takie wydarzenia gdzieś tam, takie narzędzia w pamięci, w głowie, to proszę o podzielenie się i też właśnie to wkleję do prezentacji, żeby potem każdy mógł skorzystać. Proszę o wejście na stronę Menti.com, myślę, że każdy już to narzędzie bardzo dobrze zna i wpisanie właśnie tego kodu. Mam nadzieję, że wszystko pięknie nam tutaj zadziała i będziemy mieć właśnie zebrane te wszystkie narzędzia. Nie wiem, czy tutaj, na razie jeszcze nie mam odpowiedzi, ale nie wiem, czy tak ma być, czy po prostu coś mi tutaj nie działa technicznie, bo ostatnio też miałam kilka takich dziwnych sytuacji z Mentimeter i mam nadzieję, że dzisiaj właśnie to nie będzie jedna z nich. No właśnie, bardzo duży stres dla mnie osobiście przy spotkaniach online to, czy zadziałają te narzędzia, które są świetne, które udoskonalają absolutnie, ale co w momencie, tak jak u nas, gdy zresetuje się w trakcie wydarzenia główny komputer nadający je. Więc wiecie, jednak te technologie są świetne, ale bywają zawodne. Tam jeszcze do wyboru macie 5 opcji, jeżeli wszystko odpowiednio dobrze działa, więc nie musicie wpisywać tych 5, tylko możecie wpisać 1, 2, 5, to jest maks, więc jakby nawet z mniejszą liczbą poleceń to zadziała. Ale na razie okej. Okay. Mam pierwszą odpowiedź, to jest narzędzie Geniali, ja zaraz postaram się to pokazać, żeby to dobrze wyglądało wszystko. I Geniali to jest świetne narzędzie do przygotowania takich interaktywnych prezentacji, różnego rodzaju jakieś połączenie obrazu z dźwiękiem, więc rzeczywiście polecamy, kiedy mieliśmy taki cykl webinarów dla organizacji związanych z edukacją, to tamto narzędzie po prostu przejawiało się na każdym spotkaniu w poleceniach. Ok, mamy tutaj już troszeczkę więcej, więc zaraz postaram się wam to pokazać, jak to wygląda. Przy okazji też pewnie już widzieliście Mentimeter wiele razy, ale to może jeszcze raz. Okej. Mamy tutaj w poleceniu też Miro, o którym wspominałyśmy. Kahoot, bardzo podobny do
Mentimeter, tutaj mamy mural, właśnie ostatnie nasze spotkanie, jeżeli ktoś uczestniczy, to właśnie tam korzystałyśmy też z murala. PowerPoint standardowo jak najbardziej. Tutaj mamy Google Slides, myślę, że nawet do jakiejś, nie wiem, dyskusji albo po prostu, nie wiem, wymiany opinii, burzy mózgów, to można wykorzystać zwykły Google Doc, nawet taki współdzielony po prostu. Mamy też narzędzie do prezentacji Prezi, też bardzo fajne, interaktywne prezentacje. Niektórych narzędzi nie znam, na przykład B2Match albo jeszcze MindMeister, nie kojarzę, więc sprawdzę, podeślę Wam właśnie linki i bardzo dziękuję za podzielenie się Waszymi doświadczeniami. Tutaj o My Own Conference, bardzo fajnie, więc bardzo dziękuję za podzielenie się, sprawdzę i mam nadzieję, że na przyszłość też będziecie mieć od razu tutaj do wyboru takie podpowiedzi. I myślę, że powróćmy do naszej prezentacji. Kolejnym krokiem jest budżet. Zawsze bardzo ważna część i bardzo istotna, bo bez budżetu czasami nie da się, prawda, pójść dalej. Więc zadam takie pytanie, jakby co warto uwzględnić w budżecie na dzień dobry, bez czego nie możemy się obejść. No i takie dodatkowe, czy można zrobić takie wydarzenie bardzo małym kosztem? Najwięcej, jeżeli chodzi o budżet, to największą częścią tych wydarzeń online, największą pozycją jest studio i cała ta oprawa techniczna. Pewnie się ktoś zastanawia, no dobrze, no ale to przecież można to zrobić na Zoomie na przykład, czy tak jak my dzisiaj jesteśmy na GetResponse i po prostu nadawać tak jak my teraz sprzed monitorów. Okej, okay, możemy, tylko cały budżet zależy od tego, jaki chcemy osiągnąć cel, jaki efekt, jaką jakość tego wydarzenia. My doszliśmy do wniosku po miesiącu rozpoznania rynku, po rozmowach z 6 firmami, że nie da się tego zrobić chałupniczo, powiedzmy. Chociaż przeszło nam to przez myśl, żeby ustawić kamerkę podłączoną do laptopa w naszej salce konferencyjnej. Mamy ładne wnętrza w Gajuszu. Natomiast no, jeżeli chodzi o taki efekt spektakularności, to byśmy go nie osiągnęli. My mieliśmy 3 kamery podczas wydarzenia, pokazujące różne kadry, dynamicznie przełączane, ponad 20 monitorów, także to naprawdę było duże przedsięwzięcie, oczywiście wyciszone studio, profesjonalne studio z ekranem LED-owym i na tym, no tutaj trudno zaoszczędzić. Zrobiłam research, oczywiście dokładny, bo pieniądze, ważna sprawa, więc okazało się, że ceny no mniej więcej od 10 przez kilkanaście tysięcy, a nawet i do 40 tysięcy dochodzą. Także kluczowy jest tutaj taki kompromis pomiędzy ceną a jakością, więc dlatego też ten nasz research, rozpoznanie i nie, na pewno nie koncentrowanie się na konkretnym mieście. My wcale tego eventu nie realizowaliśmy w Łodzi, tylko pod Warszawą, bo tam właśnie znaleźliśmy najlepsze studio, ale przygotujmy się, że jeżeli robimy to w studiu, to jest spory koszt. Kolejny spory koszt, no to takie welcome packi, pakiety powitalne dla naszych przyjaciół, dla naszych odbiorców, bo tutaj no to nie tylko kwestia zawartości, ale chociażby sama wysyłka, to już jest 10-12 zł, żeby do każdego uczestnika wysłać taki pakiet. No i też do zastanowienia, chcemy czy nie chcemy. No my chcieliśmy, zawartość była w większości podarowana nam przez darczyńców, była tam kawa, herbata, ale była też taka zaślepeczka, którą wyprodukowaliśmy, pewnie znacie, używacie zaślepka na kamerę z logo Fundacji Gajusz, wysłaliśmy do każdego w welcome packu, no i oczywiście spójne z naszą komunikacją wizualną, karteczka mówiąca o tym, że już się nie możemy doczekać naszego spotkania, jeszcze raz przypomnienie kiedy, gdzie i jak. Także oczywiście to jest coś, z czego możemy zrezygnować, czy nie wysyłać przesyłek, no ale jeśli chcemy naszym odbiorcom zafundować mini catering na przykład, tak jak my podjęliśmy taką decyzję, no to jedyna opcja wysłać im to, no i bo to jest takie zastąpienie cateringu, który zwykle mieliśmy przy spotkaniach face to face. Co jeszcze, jeżeli chodzi o budżet? Gwiazdy. Dla nas bardzo ważne było, żeby jednak znane twarze też się pojawiły na ekranie. Artur Andrus i Grupa Mozarta, oczywiście zawsze warto powiedzieć, że jesteśmy organizacją pozarządową, co robimy, że to takie ważne.
zwykle tutaj z naszego doświadczenia wynika, że gwiazdy albo godzą się występować pro bono, albo naprawdę robią to po kosztach minimalnych, więc to jest taki bonus dla NGO. Tak samo jeżeli chodzi o wynajem studia, to firma, którą ostatecznie wybraliśmy, wyraźnie powiedziała: OK, rozumiemy, czym jest NGO, robicie waszą robotę, absolutnie niekomercyjne kwoty wam zaproponujemy. Także to jest bardzo ważne, to na czym możemy skorzystać. Robimy dobrą robotę i inni chcą też tę dobrą robotę dla nas na specjalnych warunkach wykonywać. No ale cała ta otoczka techniczna, typu obsługa kamery, dynamiczne kadry, światła i stabilny internet, też mieliśmy dwa źródła internetu, żeby się coś nie wysypało nam w trakcie. My uznaliśmy, że sami w Gajuszu tego nie zapewnimy. Jeżeli ktoś uważa, że da radę, że ma na przykład osoby z odpowiednimi kompetencjami, ale też narzędzia, bo tutaj chodzi o sprzęt, oświetlenie, no 16 już dzienne by nie wystarczyło. No, to wszystko zależy od tego, jakie mamy zasoby w swojej organizacji, no i na ile sobie możemy pozwolić. No, tak jak wspominałam, nasz event był dofinansowany z programu Aktywni Obywatele, także też nam było troszeczkę łatwiej udźwignąć ten koszt. I też zapytałaś, czy się da małym kosztem. Ja sobie myślę, że w ogóle nie ma czegoś takiego, na przykład jak zerowe koszty, bo zawsze koszty chociażby osobowe ponosimy i to są naprawdę poważne inwestycje, bo my to wydarzenie przygotowywaliśmy od grudnia do kwietnia zespołem kilkuosobowym, także to też trzeba wziąć pod uwagę, że to są koszty. Potencjalnie z pewnych kosztów można zejść, na przykład zapakować te paczki powitalne dla naszych odbiorców, mogą nam wolontariusze. Jasne, z pewnych kosztów można zejść, ale pamiętajcie o tym, że też niektóre rzeczy wiążą się z jakością, no bo gdybyśmy nie mieli tych trzech kamer, to nasze wydarzenie nie byłoby takie dynamiczne, więc to trzeba zważyć. Ile mamy pieniędzy, na ile sobie możemy pozwolić, no i jaką jakość chcemy osiągnąć. Bardzo dziękuję. Tak, tutaj właśnie chciałabym zwrócić uwagę na to, że w przypadku wydarzeń online bardzo takim dużym kosztem są właśnie te różne technikalia, takie rzeczy techniczne i tutaj rzeczywiście warto jakby tak zrobić taki przegląd naszych możliwości, czy możemy to zrobić sami, czy mamy wystarczająco dużo możliwości, umiejętności, czy musimy to po prostu powierzyć, przekazać komuś, profesjonalistom, więc to myślę, że bardzo ważna decyzja na początek do podjęcia. Tak, więc rzeczywiście... Z drugiej strony zaleta eventu online, że właściwie nie ponosimy kosztu osobowego, no bo tak jak zapraszamy kogoś na bal charytatywny, no to za każdego uczestnika płacimy. A tutaj właściwie suma kosztów byłaby ta sama przy 50 i przy 300 uczestnikach, więc to z kolei jest zaletą. Tak, i też jakby... Odpadają nam takie koszty organizacji, właśnie wynajęcie na przykład sali i tak dalej. Ale to jak wynajmiemy studio, tak, to... Tak, pokrywa się z tym wynajęciem studio, więc po prostu inne koszty, tak, ale jak gdyby tak policzyć, no to wcale nie jest tak, że te wydarzenia online są jakby takie darmowe. Nie, przygotujmy się na to, że wcale może nie być taniej, no tutaj możemy sobie właśnie tą liczbą uczestników zrekompensować jednostkowy koszt. Tak, i tutaj wracając do pytania, czy można to zrobić bardzo małym kosztem. Myślę, że w przypadku takich wydarzeń na mniejszą skalę da się to zrobić, ale tutaj po prostu będą właśnie nasze takie koszty pracy, osoby właśnie, które pracują w naszej organizacji, więc tak, oczywiście też zakupienie na przykład odpowiedniego narzędzia, przetestowanie właśnie tych rzeczy technicznych i tak dalej, więc jakby inne są koszty, ale też warto mieć ich świadomość. No i teraz przechodzimy sobie dalej do kolejnego kroku, też bardzo ważnego, partnerstwo przy realizacji. Myślę, że w przypadku organizacji pozarządowych to jest szczególnie ważne, bo jak wspominałaś, można uzyskać na przykład preferencyjne stawki dla organizacji pozarządowych, można niektóre rzeczy gdzieś tam w partnerstwie też zrealizować za darmo, więc jak to wyglądało u Was, jakie znaczenie miało dla tego eventu? My jak się zdecydowaliśmy na to, że to jednak ma być profesjonalne studio, to stało się jasne, że musi to zrobić zewnętrzna firma. Przejrzałam oferty firm i później były spotkania, oczywiście online spotkania z tymi firmami. Zajęło to miesiąc, słuchajcie, to też jest bardzo ważne, żeby to sobie uświadomić, że miesiąc zajęło mi i mojemu zespołowi, tutaj na przykład dyrektor naszego działu Ania Rajska-Rutkowska też mnie wspierała, żeby wybrać najlepszą ofertę, bo to była dla nas pełna nowość. I po miesiącu wyłoniliśmy właśnie realizatora, który był odpowiedzialny za studio, za kamery, nagłośnienie, oświetlenie, zapewnienie tej platformy streamingowej, no i oczywiście stabilny internet. Były też możliwości zdalnego łączenia się z gośćmi, uczestnikami.
No i oczywiście dla nas też bardzo ważna sprawa, nagranie całości wydarzenia i później przekazanie nam tego pliku, więc to już wszystko było po stronie firmy, którą wyłoniliśmy, a druga rzecz, którą też zleciliśmy na zewnątrz, to oprawa graficzna, oprawa wizualna wydarzenia, czyli te wszystkie dżingielki, fruwające piórka, czyli ta podstawa ekranu LED-owego, który był na scenie, ale też elementy, które wyświetlały się tylko na ekranach naszych uczestników. No i wreszcie prezent dla naszych darczyńców biznesowych, czyli te krótkie 30-sekundowe animacje spersonalizowane pod każdą firmę. To było zlecone na zewnątrz i właśnie ten jeden filmik chciałbyśmy dzisiaj Wam pokazać, cała reszta na naszym YouTubie. A teraz zobaczymy filmik, który przygotowaliśmy dla firmy Rainbow, czyli firma turystyczna, wakacyjna, i taki też filmik dla nich przygotowaliśmy. Jest to darczyńca, który finansuje kolonie, bądź współfinansuje kolonie dla rodzeństw naszych podopiecznych, czyli dla rodzeństw dzieci chorych. Tak, ja już za sekundę o to otwieram. Mam tu po prostu pod ręką inną firmę. Mam tutaj otwarty Milkpol, więc ja czy może to, być. To Milkpol może być. Tutaj z kolei firma produkująca sery związana z mlekiem. No i tutaj się akurat pojawia wątek pysznych serów i krówki. Tak, i właśnie tutaj chciałam podkreślić, że to jest bardzo takie, wydaje mi się, że wyjątkowe, że jak firma zobaczy, że coś tu jest złożone specjalnie właśnie pod nią, no to jest po prostu taki bardzo, bardzo miły akcent i zaskoczenie. To już otwieram ten filmik i pokazuję na żywo, jak to wszystko wyglądało. Okej. Dziękujemy firmie Milkpol za pyszne jedzenie, które pomaga nam zdrowo rosnąć. No właśnie, czyli takie podziękowanie, które po raz pierwszy widzieli nasi darczyńcy na żywo podczas eventu, więc ci darczyńcy, którzy byli z nami w studiu, no to mogliśmy też sfilmować na przykład wyraz ich twarzy, co myślę, te emocje właśnie mają ogromne znaczenie również dla odbiorców. Też właśnie jako taki materiał podsumowujący z relacji właśnie z tego wydarzenia, to uchwycenie tych emocji myślę, że jest bardzo istotne, żeby właśnie pokazać, że nawet przy takim dwugodzinnym evencie online mogą być takie prawdziwe emocje, jak przy spotkaniu na żywo, więc tak. Myślę, że możemy przejść tutaj do planu i harmonogramu prac, już taki nudny punkt, bo wszystko trzeba rozpisać dokładnie i zaplanować. No tak, ale bez tego ani rusz. Może nie fascynujące, natomiast wpływa na efekt końcowy. Dokładnie. Jak to wyglądało w Waszym przypadku? Od czego zaczęliście? Zaczęliśmy od działowej burzy mózgów, właśnie z wykorzystaniem tego narzędzia Miro do karteczek, na których wpisywaliśmy nasze pomysły na ten event, i zrobiliśmy to w grudniu, czyli prawie 5 miesięcy wcześniej, przed wydarzeniem, i tutaj zaangażowaliśmy cały nasz zespół. Ja może właśnie to jest ten moment, w którym mogę podziękować zespołowi. Wymienię wszystkich z imienia. Ania, dyrektor naszego działu, Michał, który mega ogarnia biznes i gwiazdy. Luiza, która zajęła się z kolei wysyłką zaproszeń. Tutaj ważny jest charakter pisma, wiecie, takie szczegóły, ale mega ważne właśnie przy tym efekcie ostatecznym. Dwie mega dziewczyny związane z wyszukiwaniem danych, z wyciąganiem danych z systemu, Monika i Basia. Bez nich też to by się nie udało, bo przecież trzeba było przygotować bazę teleadresową osób, które chcemy zaprosić. I to też nie jest tak, że wszystko mamy pod jednym klikiem. Trzeba czasem naprawdę sporo czasu, żeby to wyszukać. Natalia, która u nas zajmuje się stroną internetową, trzeba było stworzyć podstronę wydarzenia z formularzem do zapisu. Kasia, nasz dobry duch, który na przykład pomagała mi w wyszukiwaniu zdjęć. Po prostu wszyscy byli czujni, żeby ten event się udał. Ja oczywiście miałam tych zadań sporo i tak może od razu kulisowo powiem, że domknęłam kwestię
podwykonawców 8 lutego, czyli dokładnie 2 miesiące przed 8 kwietnia, w którym to wydarzenie się odbywało. I to były bardzo intensywne 2 miesiące pracy. Ja szacuję, że to było mniej więcej pół etatu mojej pracy, więc tyle bym sobie zarezerwowała, plus właśnie te 7 osób, które pomagały mi na bieżąco i wykonywały te konkretne już zadania, które mieliśmy rozpisane też w systemie naszym. My korzystamy z programu ClickUp. To jest program do właśnie działań projektowych. Trochę można go porównać do bardziej znanych typu Asana. I właśnie tam sobie wszystko wpisywaliśmy. Te malutkie zadania, które konkretne osoby miały przygotować. Takie jedno duże zadanie, którego też się nie spodziewałam, że będzie aż tak duże, to scenariusz wydarzenia, bo jak robimy event na żywo, no to właściwie interesuje nas tylko to, co się dzieje na scenie. A tutaj się okazało, że interesuje nas to, co się dzieje na scenie, ale też co będzie wyświetlane na ekranie LED-owym za osobami na scenie i też to, bo to czasami są dwie różne rzeczy, co będzie się wyświetlało na ekranach uczestników. Więc to też jest coś, co odróżnia zdecydowanie event online od tradycyjnego. Nowość dla nas, no ale z drugiej strony bez tego ani rusz, więc to też trzeba było rozpisać, bo firma, która realizowała technicznie, przecież nie wie, co my tam chcemy, więc mieliśmy specjalną formatkę, w którą sobie te wszystkie elementy wpisywaliśmy, więc uczulam, że to jest spore wyzwanie, dużo pracy i nawet wobec faktu, że zleciliśmy oprawę graficzną agencji kreatywnej, to przecież oni też sami nie wymyślą, co tam w tym konkretnym filmiku i co na tym slajdzie ma być. My musimy podpowiedzieć, jak to widzimy. Oni to jeszcze przez swoje sito przerzucą i dzięki temu może powstać dopiero fajny materiał. Więc to jest dużo zaangażowania, myślę, że porównywalnie albo i więcej niż przy evencie na żywo. No ale rezultat, jak jest satysfakcjonujące, no to przecież o to chodzi. Tak, bardzo dziękuję. Tutaj też, jak opowiadaliśmy wcześniej o tym organizacji na przykład wydarzeń takich mniejszych, webinarów, to i tak trzeba zaangażować czasami kilka osób, żeby właśnie to dobrze wyszło, bo ktoś odpowiada za promocję, organizację, ktoś za inne jakieś tam współprace. Ciekawy też wątek właśnie z tym, że mamy kilka ekranów, więc jakby tak zupełnie kilka ścieżek i każda ma swoje osobne życie, osobny scenariusz, więc to naprawdę warto zaplanować, a też myślę, że dla Was to było takie zupełnie nowe doświadczenie, więc na przyszłość już macie taki krok do przodu jakby. No i myślę, że jesteśmy tutaj przy przygotowaniach, więc możemy przejść do tej godziny zero, czyli startujemy, zawsze to jest taki moment bardzo troszeczkę podniosły, ale też taki wiążący się ze stresem, też jak nawet uruchamiam webinar, to zawsze ten zielony przycisk, który naciskam, to właśnie tak patrzę na zegarek. Jak to wyglądało u Was? Jak wyglądała ta godzina zero, ten start wydarzenia? Ponieważ my realizowaliśmy to wydarzenie w studiu pod Warszawą, no to zaczęło się od wyprawy samochodem, a wcześniej, no niestety nie od fryzjera, bo byli zamknięci, ale również od przygotowania się wizualnie, no bo przecież mieliśmy być również na wizji, więc to też jest bardzo ważne, że ten element nam nie odpada, prawda, przy spotkaniach online. Ja też dzisiaj myślałam o tym, w co się ubrać, żeby dobrze wyglądać na naszej ściance. To jest ważne, bo przecież wizualnie bardzo dużo odbieramy. Później oczywiście zaczęliśmy od prób. I tutaj już bardzo duża rola firmy, która realizowała wydarzenie, kilka osób zarządzających właśnie systemem prób, kilka rzeczy nagraliśmy sobie wcześniej, żeby nie stresować się, że na przykład dziewczynki, które jeździły na monocyklach podczas eventu, że się przewrócą, więc akurat ten fragment nagraliśmy i puściliśmy w trakcie wydarzenia, co nie było odczuwalne dla widza. Ale no to właśnie profesjonalizm firmy realizującej, że oni dokładnie wiedzą, jakich elementów potrzebują, na przykład takiej przesłonki, dżingielka, który dla nas stworzyła agencja kreatywna, żeby to były takie przesłonki, dynamiczne przejścia pomiędzy poszczególnymi elementami wydarzenia. Próby, bardzo ważna rzecz, u nas niesamowicie sprawnie poszły. Myślę, że też dzięki prowadzącemu pan Artur Andrus naprawdę wiedział, co robi dokładnie, więc bardzo fajnie tutaj sobie poprowadziliśmy te próby, ale też warto zadbać o atmosferę, żebyśmy mimo tego no niewątpliwie stresu, bo przecież szykowaliśmy się przez kilka miesięcy do wydarzenia, oto jest godzina zero, no wow, trzeba się wziąć w garść, to też warto zadbać o tę dobrą atmosferę i o coś dobrego do jedzenia. Catering w studiu to ważna rzecz, więc nie zapominajmy o tym, żeby zadbać również o tę sferę, która, no właśnie, tego nie widać, prawda? Podczas wydarzenia face to face, no to jasne, że był catering, tutaj tego nie widać, ale zadbajmy o to, żeby się wszyscy dobrze czuli, żeby byli nawodnieni.
zatrudnieni. No i później już jak wybija ta godzina zero, to bardzo ważna jest taka koordynacja wchodzenia na scenie, czyli element po elemencie. Tutaj już też firma zewnętrzna się tym zajęła, mieli rozpisany scenariusz, więc kierowali odpowiednie osoby. No ale oczywiście zawsze się coś może wysypać. Był taki jeden moment, kiedy właśnie prowadzący spojrzał na kartkę i przeczytał inny element, no ale właśnie to są eventy na żywo, więc powiedzieliśmy, okej, jednak nie będzie teraz quizu, tylko grupa Mozarta. Więc to też należy wziąć pod uwagę, że nie będzie idealnego eventu, bo gdyby był idealny, to przecież nie byłby na żywo. Zmontować możemy idealnie, a na żywo nie. Więc też bądźmy gotowi, że właśnie na przykład braknie internetu albo się zresetuje komputer, to wtedy na czacie piszemy, haha, słuchajcie, jesteśmy na żywo, co doskonale widać, właśnie wam to udowadniamy. Także to się może wydarzyć, no ale cóż, no z otwartością. Już. Właśnie, mamy tutaj jedno takie pytanie na czacie, coś więcej o tych przesłankach, czyli o tych dżingielkach, o których wspomniałaś. Tak, to był dżingielek właśnie zgodny z tą identyfikacją wizualną, czyli był napis Wieczór Przyjaciół Gajusza i tutaj pióreczko sobie fruwało, było widać fragment tego, jak puszczaliśmy relacje z pałacu i do tego była oczywiście atrakcyjna muzyczka. Chodziło o to, żeby na te 30-50 sekund, kiedy my się wymienialiśmy wejściami na scenie, żeby widz tego nie widział, no bo zupełnie byłoby to nieuzasadnione. Czyli powiedzmy, schodziła ze sceny grupa Mozarta, Michał wchodził z quizem, to wówczas tego przejścia nie było widać, tylko dżingielek sobie tam latał po ekranie uczestników. Tak, tylko na ekranie po prostu uczestnicy właśnie mieli jakby obrazek, tutaj piórko, fajną muzyczkę i potem już jak zmieniał się obraz na scenie, to już wtedy dopiero wszystko było widać, więc taka cyfrowa forma właśnie takiej przesłanki, można powiedzieć. Tak, właśnie chciałam też podpytać o te takie wpadki, czy w ogóle da się ich uniknąć, ale tutaj chyba wiemy, że w przypadku wydarzeń na żywo, no niestety nie, więc musimy być na to przygotowani, ale tutaj bardzo duża część eventów online to właśnie jest część techniczna, więc rzeczywiście, żeby uniknąć, zmniejszyć to ryzyko jakiejś wpadki technicznej, to lepiej to powierzyć właśnie firmie, albo po prostu przećwiczyć to bardzo dobrze w organizacji, mieć ewentualnie jakieś zapasowe narzędzie, po prostu jakby to przemyśleć, co na wypadek, jeżeli coś nie zadziała. Jeżeli pracujemy z profesjonalistami, no to wtedy to jest jakby już po ich stronie, żeby to wszystko dobrze zaplanować, a po naszej, żeby gdzieś tam wszystkie nasze potrzeby dobrze wskazać. A jeżeli robimy to własnymi siłami, no to też warto mieć jakieś albo dodatkowe narzędzie, dodatkowy internet właśnie, jeżeli nam padnie w komputerze, no to żeby można było z telefonu na przykład skorzystać. Więc te wszystkie takie rzeczy warto też przećwiczyć. No i nie unikniemy tych wpadek, ale możemy zminimalizować, więc warto do tego dążyć. I myślę, że został nam tutaj jeszcze kilka może zdjęć właśnie rzeczywiście, żeby to unaocznić, jak to wyglądało trochę tutaj. To jest właśnie ta godzina zero, tak. Poczekalnie są nasi podopieczni z rodzicami i mają na podglądzie ekran, co się dzieje na scenie. Tak, tutaj też właśnie. Kamer, tak, zbliżenie, przygotowania z naszą prezes do wystąpienia, to są właśnie zdjęcia z tych prób. Czyli tłumaczenie, gdzie stanąć, bo na przykład na podłodze była wyznaczona linią miejsce, gdzie trzeba stanąć. Tak, jeszcze chciałam tutaj się odnieść do tego, że jeżeli korzystamy właśnie z kamer, nas widać, to też warto zadbać o dobre światło i też przećwiczyć to w jakby tym momencie, w tym czasie, kiedy będzie nasze wydarzenie, żeby nie było, że robimy, nie wiem, próbę wieczorem, potem mamy w dzień, mamy zupełnie inne światło i wszystko inaczej wygląda, więc to też warto. Tak. No w studiu to odpada, znowu to jest plus tak. Studia, że jest sztuczne światło dobrane do eventu. Tak. Myślę, że co jak mamy wydarzenia online coraz więcej i jakby cały czas, no to troszeczkę już wszyscy są przyzwyczajeni, że każdy może mieć inne tło, jakieś domowe i tak dalej, no ale właśnie w przypadku takich profesjonalnych eventów to myślę, że jakby odcinamy też jakieś dodatkowe rozpraszacze w postaci właśnie tła. No i tutaj krok 7, ostatni, gdy emocje już opadną, bo zawsze właśnie mówię, że jak wydarzenie się kończy, no to ono się kończy dla uczestnika, bo dla organizatora to wcale nie i jeszcze mam bardzo dużo rzeczy do zrobienia. I właśnie, co robimy po? No dla nas bardzo ważne było zaakcentowanie tej wdzięczności dla darczyńców, dlatego też pochwaliliśmy się tym, jak podziękowaliśmy darczyńcom. Wszystkie te filmiki, animacje, które przygotowaliśmy dla darczyńców, wrzuciłam na nasz kanał YouTube'owy. O wszystkich darczyńcach stworzyliśmy posty na LinkedInie, bo to jest główny kanał komunikowania o naszych darczyńcach biznesowych. I też zadbałam o promocję w mediach, na przykład artykuł podsumowujący nasze wydarzenie ukazał się na portalu ngo.pl, ale rozesłałam też notkę do portali marketingowych, bo to było takie wydarzenie na całkiem sporą skalę, z rozmachem, więc chwaliliśmy się po prostu tym, że w nowej formie i
i jest właściwie, no, można powiedzieć, równie dobrze, no poza aspektem, że nie mogliśmy się poprzytulać, no to równie dobrze jak podczas eventów tradycyjnych. Oczywiście można poszerzyć promocję w mediach społecznościowych, no, w zależności od tego, jakie używamy kanały komunikacji, tak żeby po prostu ta informacja, jeszcze odtrąbić sukces, informacja, żeby poszła w świat. No i nie zapomnijmy też o kontakcie z ważnymi uczestnikami, żeby przedzwonić. No, słuchaj, byłaś? Byłam. Jak było? Świetnie. Dlaczego o tym mówię? Bo event online ma jedną bardzo dużą, no chyba to powiem wprost, wadę, że nie widzimy reakcji publiczności na żywo, więc te emocje nas, organizatorów, są zupełnie inne. Zwykle mamy oklaski, tutaj nie było. Mamy wybuchy radości, wzruszenia, przytulanie. No, podczas eventów online tego nie było, więc też się warto na to przygotować, że po prostu będzie inaczej. Ja jak ten event się zakończył, to miałam takie wrażenie, ojej, ale czy on się na pewno odbył? Bo właśnie nie miałam tej informacji zwrotnej. Oczywiście po wydarzeniu zaczęły spływać e-maile, i telefony, SMS-y, że ludzie byli, że fajnie, że się podobało, więc to jest bardzo ważne, ale możemy też my zainicjować kontakt z uczestnikami, których zapraszaliśmy, i ich podpytać o wrażenia. I myślę, że też taki bardzo ważny element tutaj nasza dyrektor działowa Anna Rajska-Rutkowska to zrobiła, czyli wewnętrzne podsumowanie, żebyśmy sobie w zespole też odtrąbili sukces, powiedzieli, słuchajcie, poszło, byliśmy, zrobiliśmy, wszyscy widzieliśmy ten efekt, kawał dobrej roboty, kilka miesięcy pracy, nowe doświadczenie, czyli sobie dziękujemy, no ale też wspólnie świętujemy. O tym nie zapominajmy, bo właśnie w czasach online'ów te emocje są, myślę, jeszcze ważniejsze, żeby właśnie sobie miłe słowa na koniec powiedzieć. Tak, na górze tutaj widzicie taki przycisk, możecie kliknąć sobie i zobaczycie wtedy artykuł na ngo.pl, ale też oczywiście będzie w prezentacji, więc będzie można się zapoznać. Bardzo istotny element, myślę, że właśnie publikacja informacji po spotkaniu, tylko przed, tylko jeszcze po, żeby to właśnie troszeczkę wydłużyć ten efekt, żeby też ktoś mógł zobaczyć relację, zainspirować się albo po prostu mieć to w pamięci, dołączyć na następną edycję, więc to wszystko jest bardzo istotne, a też kontakt i z uczestnikami, z naszym zespołem, który to przygotowywał, z darczyńcami, również nie możemy o tym zapomnieć. I na przykład jak ja właśnie zwyczaj organizuję webinary, no to staram się z osobą prowadzącą też porozmawiać chwilę, przynajmniej po spotkaniu, żeby tak zrobić takie podsumowanie, albo też właśnie z osobami, z którymi organizowałam konkretne wydarzenie, więc to też jest takie, żeby na żywo od razu po spotkaniu, żeby nie odkładać tego na później, tylko właśnie zrobić to od razu i mieć takie na świeżo spojrzenie. No i myślę, że już mamy wszystkie tutaj kroki omówione, tak. Więc teraz czas na Wasze pytania i odpowiedzi. Jeżeli macie jakieś pytania dodatkowe dotyczące organizacji albo konkretnie tego wydarzenia, to dajcie nam znać. To jest najlepszy moment, żeby to zrobić i postaramy się odpowiedzieć. Jeżeli też coś Wam później przyjdzie do głowy, to też zachęcam do kontaktu z nami i być może coś tam doradzimy, jeżeli chodzi, nie wiem, o jakieś odpowiedzi, jeżeli chodzi o narzędzia albo inne takie aspekty techniczne. Widzę, że ktoś coś pisze. Tak, ktoś napisał, że emocje wybuchają na czacie. To prawda, czat. Zadbajmy o to, żeby platforma miała czat, no bo to jest właściwie jedyna forma tej komunikacji. No, nie mamy kamerek. Oczywiście są różne rodzaje spotkań, ale tak było u nas, więc rzeczywiście tam na czacie też, no poza tym, że możemy się pozdrawiać, no to właśnie możemy też napisać, słuchajcie, za chwilę wracamy, bo właśnie no, mamy chwilową awarię, także to ważne, żeby ta komunikacja była dwustronna, no nawet jeśli nie wizualna, no to chociażby pisemna. Dokładnie. I czasami, jeżeli mamy duże wydarzenie i kilkaset osób, to ten czat może bardzo prężnie działać, więc warto jakby też zaangażować osobę, która będzie za to odpowiadać, bo czasami osoba prowadząca jakby nie ma po prostu przestrzeni na to, żeby mówić i zerkać na czat, więc to warto po prostu mieć takie wsparcie, bo mimo wszystko to jest właśnie istotne. Czy organizowali Państwo konferencje płatne dla uczestników, poprzez jaką platformę sprzedawać bilety? Ja mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o TechSoup, o nas, to my mamy platformę Evenea. To jest platforma typowa do sprzedaży biletów i tam, jeżeli organizujemy jakieś szkolenia płatne albo inne wydarzenia, to właśnie przez tą platformę. No my nie prowadzimy działalności gospodarczej, więc nie możemy sprzedawać, to się tutaj nie podzielę. Tak. Okej, dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania?
Na razie nie, ale gdyby coś tam przyszło do głowy, to też zachęcam do kontaktu z nami. Może wyświetlę taki tutaj przedostatni slajd, pomocne linki, które do Was powędrują w prezentacji podsumowującej i będzie można albo sobie przejrzeć naszą działalność, albo tutaj skontaktować się od razu, jeżeli są jakieś już konkretne pytania. I też przypominam, że na koniec będzie ankieta. Tutaj właśnie na ostatnim slajdzie wkleję link, ale też dostaniecie w takiej wiadomości mailowej osobno i będziemy bardzo wdzięczni za podzielenie się Waszymi opiniami o spotkaniu, a też tematami na przyszłość, co jest dla Was ciekawe, żebyśmy też mogli dla Was coś właśnie ciekawego, przydatnego przygotować. To myślę, że możemy powoli kończyć nasze spotkanie. Olu, bardzo dziękuję za podzielenie się i gratuluję tego wspaniałego eventu. Mam nadzieję, że czujecie się troszeczkę zainspirowani i macie więcej informacji na temat tego, jak się zabrać do organizacji takiego dużego wydarzenia online. Więc bardzo dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia na następnych spotkaniach. Dzięki serdeczne, ja również służę pomocą. Jeszcze widzę, ile wcześniej należy promować takie wydarzenie. Tak. No my promowaliśmy poprzez wysyłkę zaproszeń, ponieważ to nie było wydarzenie otwarte tylko dla konkretnej grupy odbiorców, a poczta działa różnie, więc mniej więcej miesiąc wcześniej wysłaliśmy zaproszenia tradycyjne, a mniej więcej 3 tygodnie wcześniej zaproszenia online'owe, mailowe. Także ja z promocją to bywa różnie, bo to zależy właśnie od grupy odbiorców. Tak, w naszym przypadku my zazwyczaj tak 2 tygodnie minimum, jeżeli chodzi o promocję webinaru, najlepiej miesiąc, ale to też zależy od projektu, zależy właśnie od naszych celów, ale warto jakby mieć tego czasu troszeczkę więcej niż mniej na pewno, więc warto sobie tak planować z dużym wyprzedzeniem, bo wtedy jest większa szansa, że nam wszystko pięknie się uda. Bardzo dziękuję. Dzięki i do serdecznie. Zobaczenia. Do zobaczenia, pa.